Sato HDA ze mną jest. Marianka, i od razu na wstępie, bo i tak się wygadam, nagrywamy to trzeci raz. Oj tam, nie. Trzeci raz, tak, dokładnie trzeci raz nagrywamy, ale myślę, że nic się nie stanie. Jak właśnie wsiadłaś? Wejdź. Właśnie siadam. Podjedziemy bliżej, przy okazji rozjedziemy parę osób. Ponieważ mojemu sąsiadowi chciało się wiercić dziury w ścianie. Ale mniejsza z tym, jeszcze przechodząc do tego, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na Marsie, aby ktoś nie oglądał ostatniego odcinka. I prawdopodobnie to jest ostatnia misja w Science Row. Prawda? Ja. Tak. To jest, jak to strzelają normalnie. No i idę uratować kolegę. Aj, tam są, tam się ukrywa człowiek. Albo kosmita. Nie wiem. Tak, tutaj są ludzie akurat. Dobra, lecimy, wsiadaj do samochodów. Wsiadaj do samochodu. Nie, potrzebuję. Bo już, że tak powiem, straciliśmy kolegę. A, z tej strony nie chcę wejść. Dobra, tak, no to tak. Się krążę, Boże. No. No. Wsiadaj. Jedziemy. Dobra. Jakie opóźnienia chyba na serwerze. Fok. Nawet nic nie będę komentował swojej jazdy dzisiaj, naprawdę. Wyskok jest. Ogólnie gonimy Kill Billa, nie? Ale go, no oczywiście. Ale go zmieniło. Mam nadzieję, w końcu go dopaść. Ładnie prowadzisz. Tak, no tak. Soczyście. Pięknie. What skąd the fuck? Ten sarkazm u ciebie? Co? Jaki sarkazm? A, dobra, włącz to, a ja tutaj się będę bawił z nimi. Ja wyłączam. No to wyłącz. To pole siłowe tam, nie? A, ale pięknie po łbach, headshoty lecą. Zabijam. Dobra, wsiadaj. A, nie, bo jeszcze trzeba... Co? Trzeba uratować ziomalkę. A jednak... Kolejny raz się nie udało. Wstała i umarła. Lol. Dobra, wsiadaj do samochodu. Nie, ty poszedłeś ją uratować, ale to było straszne. No tutaj leży. Przejechałem ją teraz. No rozumiem. Zero. Jeszcze lepiej. Zero poszanowania. Ciężko na ma życie. Zero poszanowania do ludzkich zwłok, prawda? What the fuck? Jest. Bad Boys było tak, że przejeżdżali z trupy samochodem. No. No i teraz trzeba będzie lecieć to samo, tylko że tam wyżej. Dobra, ja polecę tutaj, osłaniaj dół. Dobra. Ja polecę to szybko. Schakuję tam. O, fuck, chyba zabiłam. Kogo zabiłaś? Nie, myślałam, że zabiłam naszej. Oj tam, jeden wtączy w drugą stronę. Bez różnicy. Dobra, trzeba teraz skakować tutaj pięknie. Ja zaraz tutaj do was wyskoczę. Jezu, tutaj się strzela. A! Fuck! Myślałem, że do lawy wleciałem. Wsiadaj do samochodu. Jedziemy dalej. Ej, nie, kurczę, znowu ktoś nie żyje. Polecisz do niego? Czy ja mam... Czekaj, bo ja chyba wsiadam na miejscu kierownicy. No idź, bo tam leci. Chciałam lecieć? Tam, do tego plusa, tam to wiesz. Facet nie żyje. Czy ja mam lecieć? To ty leć. Ja mam lecieć? Dobra, to już trzecia osoba. Bądź dzisiaj heroiczny i pomagaj. No niby tak. Musisz się cię nakrzyczeć. Musisz się, wiesz, z tego wszystkiego, co było, bo... Tak. Wyraź swoje emocje. Dokładnie. Czekaj, wszyscy są w samochodzie, nie? Jedziemy. Tak. Wszyscy, czyli ty i ja. To są nasze wszyscy. Wow. Dobra, no i chyba teraz bomby, nie? Weź tu podstawowy ładunek, ja polecę do drugiego. Bombę? Ja polecę do drugiego. Dobra. Ja szczerze nawet do nich nie strzelam, tylko biegnę do bomb. Tak, muszę zbiewać, bo tu będzie bomba. To będzie boom. Będzie boom, fok, uciekać. Lecę, pięknie. Pięknie wyskoczyłem, udało mi się wyskoczyć jeszcze. Tak, wybuchy same pięknie. Bum. I jedziemy dalej, chyba, nie? Czy, a nie. Oj, jaka bum. Idziemy do góry. Au. Wow. Biegnij, ja jestem piana? Biegnij sprintem, nie, wybuchy są, wiesz? I to z tego powodu. Aha. Biegnij sprintem najlepiej. Wow. Oj! Co to było? Słyszałeś to? Nie wiem, ale to było dziwne. Zaczynam się bać. Tak. Jeżeli jak
Jest, no, dobra. Się doszliśmy do tego momentu przepięknego. Było takie, jakby Mikołaj powiedział tak złowieszczo, ho, ho, ho. Merry Christmas. No, bo was zmiotę. Dokładnie. Aha, czyli nie, teraz... Dla pana nieudaczników. Czyli teraz walczymy... Nie spać, powstrzymać. Nikt już dzisiaj nie zginie, z wyjątkiem ciebie. Musisz wiedzieć, że jestem twoim ojcem. Nie! To niemożliwe! O, zgadłam. Nie, te gadki niczym ze Star Warsów, nie? Naprawdę. No, ja, może taka no uwaga! Uważaj! O, udało mi się! Udało mi się, fok! Wow, ja tam... No chodź tu, chodź tu, chodź tu! No kurde! No, wziął mnie własny ojciec! Nie. Uciekaj przed nim, nie? O, kurczę, tam była lawa. Tak, kurde, teraz mnie wziął. On mnie chce zabić. Teraz mnie wziął, kurde. Ja w to nie wierzę. Ej, nie udało się uwolnić. Mówiliście, kryształy są tu. O, kryształ, udało mi się uczknąć. I znowu się na mnie wziął. No, co bieg, bieg, za jeleń. Za, no, co za... kurczę, coś te strzały mu nie wychodzą. Mordy jeża. Auć. Będzie na mnie leciał, dobra. Leć, chodź. Come on. No, nie biegnie. No, podejdź. No. O, fuck! No. O. O. Nie trafiłem. O, kurczaki. Nie, tam jest lawa. Nie, tam nie są. Chodź tu. Kurde. A! Czemu nie leci za mną? Ja mnie. Nie pcha mnie do lawy. Pięknie, chodź. Co za. No. Fuck. A! Patrz. Nie strzelaj do niego, nie strzelaj. Strzelam, uciekam. Może poleci za mną. Nie, za tobą leci. Ja pierniczę, co za jeleń. Jedna geny ojca. Ja uciekam, on mnie goni. No. Nie, wiesz co, pistoletami mu nic nie robimy. Ale ja nie chcę robić pistoletem, ja chcę po prostu zwracać jego uwagę, żeby do kryształu. No chodź tutaj. Chodź. Daj. What the fuck? Stań obok. No. Nie. O, teraz go wzięłam. To było piękne, poświęciłam się. Dobra. Ja. Pięknie, pierwszy raz. A właśnie, bo chciałam już tobie. No, i wyrwaliśmy mu coś do czegoś. Nie wiem, co to było, szczerze. Pewnie przewóz tlenem. Nie, no nie wiem też, no może i, nie wiem. No dalej. Nie, znowu muszę zjechać. Nie zdążyłaś. Nie zdążyłaś. Nie zdążyłam. No co kill, ty tak bierz, kill, chodź, kobietę? Kill, chodź, kill, chodź. Pięknie biegniesz. O, tu jest kryształ. Gdzie on jest? Chodź, tutaj. Chodź. To już lecę z nim. Nie, nie zdążyłem. Leć. Złapał mnie, złapał. A, ja, co to było? Co to było? No przeleciał, ale przeleciałem. Ej, zbugował się Kill Bill. Weź go złap. Do tego kryształu, co stoję. Oj, ale bugi są. Bugi są. Chodź tu. Przeleciałem przez całą ten tegę. Chodź, bo to jest obok kryształu. Chodź. Ja to strzelę. Powiedz mi kiedy. Teraz. No, już. Ej, nie poświęciłaś się. Nie zadziałało to na niego. Zdążył cię złapać, a jak cię złapał, to już mu nic nie zrobiłem. No tak. Chodź tu. Taś. O, no. Co ty mi znowu bierzesz? On cię ciągle bije. Chyba. A nawet pół życia nie ma. Och, jest. Ja pewnie chcę zwijać mu. Chodź tu. Pięknie. Grzeczny tatuś. Chodź. Ja nie chcę takiego ojca. Spoko.
Pięknie. O, pięknie. O Jezu. Pięknie. O, udało mi się strzelić chyba. Jakąś strzałę. Nie, nie wiem kto, ale ktoś strzelił. Leci tak, do ciebie. Fuck. No może tutaj stanę. No nie, nie, on cały czas za tobą biegnie. O, myślałam, że te skały zadziałają, ale nie te akurat. No te nie, to są takie specyficzne skały. No naprawdę, on ma pancerny niesamowicie ten kask. Tak, kask ma pancerny. Chodź tu, chodź, chodź mi lordzie, chodź. Spójrz, odwróć się. O, tu jest jeszcze, dobra. Tu jest jeszcze ładny. No ej, ładny. Poleciał do ciebie. Pięknie. No, ej, co to się dzieje? Ale to nie wiem. Ale to było dziwne. Dzisiaj odcinek pełen błędów. Pięknie rozwaliłem mu ten hełm. Super. Dobra, dobra, uciekaj od niego, uciekaj od niego. Chodź tu. On jeszcze ma. Taś, taś. O, jakie lagi są dziwne. Czekaj, nie mogę. Leci do ciebie, leci do ciebie. Wiem. Czy to on rzuca jak, kurczę, marchewkami święta. Chodź tu. Pięknie. Dzień dobry panu. Idziesz tutaj? Idziesz? Idź, chodź. No, zawrócił, kurde. Dobra. Leci do ciebie. Mówiłem? No, ja próbowałam się przy skalę ustawić. A tu żadnej skały nie ma, Marynka. Z tych. Nie, ale jakikolwiek. What the fuck? O, pali się. Udało się. Tak. Miałeś koktajl chyba Mołotowa, nie? Nie. Po prostu to już jest ostatni cios. I teraz prosto w serce dasz. Tak jest. Tym wampirowi? Nie, mój! Nie! Było trochę krwiste. Na szaszłyka poszedł. No to tak. Piękne. Jestem na Marsie po to, żeby zarabiać na życie. Nie wychylać się. Nie szukać kłopotów. Albo, ale znalazło się to coś. Tu coś. Znaczy... God damn it. Jak to szło? Tak jest, moi drodzy, wszystko to był jeden wielki film. Wow, niemożliwe. My się męczyliśmy tyle dla filmu. Dokładnie. I ta piosenka jest piękna w tle. Jak ktoś wie, niech poda tytuł tej piosenki, bo bym se chętnie zakupił. Tak. I... Słuchajcie, moi widzowie, ja chciałam wam tylko powiedzieć, że dziękujemy, że byliście z nami przy tej serii i mam nadzieję, że cała seria wam się podobała. No i dziękuję za wszystkie komentarze, polubienia. I łapki w górę. Byliście dzielną widownią. Dokładnie. Jeżeli tego co nie starała, Ebert. Dokładnie, dziękujemy wam, że byliście z nami. No i cóż... Zapraszamy do kolejnych odcinków z innych gier, prawda? Oczywiście, bo to nie koniec nagrywania, tylko koniec akurat tej tak serii jest. Ze Saints Row the Fair. Tak jest. Więc nie martwcie się, spotkamy, ale już w innej grze. No myślę, że tam coś jeszcze wykminimy mniej więcej, nie? Do tego no czasu. Pewnie. Także... Albo widzowie, słuchajcie, macie okazję podsuwać nam pomysły. Na nową serię. W jakiej serii byście nas widzieli. I chciałam podziękować też za to, że polubiliście nas w serii Minecraft. To tak na marginesie. Dokładnie. Po prostu, bo nie sądziłam, że ta seria wam się spodoba i że chcecie nas w trójkę, że tak powiem, oglądać, co miło jest i dla mnie, i dla Czakiego, no i pewnie dla ciebie, prawda? Dokładnie. Inaczej bym tego nie ujął. No a tymczasem nic innego nam nie pozostaje jak pożegnanie się, prawda? Oczywiście, ale nie na zawsze. Dokładnie. Także dziękujemy jeszcze raz, że byliście z nami. Siema na rapa. Cześć. Pa, cześć.